Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Sporą niespodziankę sprawili piłkarze z Sokoła w meczu 15. kolejki rozgrywek kalickiej klasy A. Braninianie wygrali 2-0. Grają dobrze, a punktów brak. To określenie, które przylgnęło do drużyny z Branina w tym sezonie. Nie brakuje pochwał pod adresem ekipy trenera Michała Góreckiego za styl. Jednak sytuacji w tabeli wizualne wrażenia nie poprawiają, dlatego Sokół okupuje dolną strefę w tabeli. Po stracie 2 punktów na inaugurację w Rogaszycach tym razem Branianom przyszło rywalizować z faworyzowanym Zawiszą Łęka Opatowska. Trener Górecki, który na półrocznym wypożyczeniu z Polonii Kępno miał pomagać swoim graczom także na murawie, niestety już w pierwszym meczu nabawił się kontuzji, która wyeliminowała go z gry do końca sezonu. W pierwszej odsłonie z boiska wiało nudą. Przyjezdni nie zagrozili bramce miejscowych, której strzegł w tym spotkaniu nominalny skrzydłowy Szymon Pawłowski. W drugiej odsłonie gospodarze zadali decydujący cios. Najpierw z karnego trafił Kamil Wanzek, a wynik ustalił Eryk Rozdolski. Sokół zajmuje 9. miejsce w tabeli, a Zawisza Łęka Opatowska jest 6.